Aha, oczywiście. No. I'm gonna turn him into Balmerine food. Thank you, young sir, for telling me. Biegnij. Dobra. Wait till I get my hands on that pig! Does his family groom that lad? Ha, no właśnie. No i tak, tutaj ona mu fajnie oczywiście jakąś przemowę, typowo małżeńską. Tamta uciekła dziwka. Don't insult me anymore! My mother was right about you! Wolf Smith Fable ma wiele takich fajnych wstawek, śmiesznych, interesujących, ale to akurat bardzo dobrze. Też ta cała grafika inna jest niż w typowych RPG-ach, ale to dobrze. Jest trochę jakaś różnica i też mało widziałem let's play z Fable'a na YouTube, więc stwierdziłem, no, czemu nie zrobić. Dobra, nieważne. Chyba już zrobiliśmy wszystkie zadania, które są potrzebne na kupno tego prezentu, tak mi się wydaje. Teraz sprawdzimy zresztą. O, magia. 4 złota. Multum pieniędzy. No ale... Nigdy się na początku nie jest. No tak, oczywiście w dziwny sposób akurat ma czekoladki dla mojej siostry, ale to uznajmy to za przypadek. Dobra, mamy czekoladki, wszystko pięknie. Tak, to były podarunki z tym misiem, bo tutaj mamy teraz czekoladki w miejscu tego misia. No i teraz idziemy dać to tej siostrze, która się, nie pamiętam jak nazywa. Nie, chyba nie ma imienia, ale tutaj. W sumie tutaj chyba nikt nie ma imienia. No ale nieważne. Wiem tylko, że zaraz będzie zwrot akcji, ale to w sumie typowo dla Fable'a. To jest wiele zwrotów i dlatego ta rozgrywa jest dosyć ciekawa. I'm sorry if I woke you up last night. It was another of those dreams. I was standing in this field when something happened. But I can't remember what. Never mind that, though. I'm still waiting for my present. I knew you were going to bring me chocolates. It's just like my dream. Come on, let's go home. Mother will be back for my party any minute now. Oh, yeah, Brucey. Wait, there's something wrong. Bandits! It's really happening. They're here. You've got to hide. No, oczywiście, za tym ukryciem nikt nas nie zauważy, jak raczej. Tu już jesteśmy niewidzialni kompletnie, mimo że się teraz odwrócił w naszą stronę. No ale cóż. Oczywiście siostra gdzieś zniknęła. No i kolejny filmik. Też zamykam. Bandits wielding torches and steel, slaying and burning all in their path. To są takie fabularne wstawki, w sumie one się przewijają przez całą grę takie. No to akurat dobrze, bo wprowadzają taki nastrój, według mnie adekwatny. No potem oczywiście jest to wyjaśnione, czemu akurat nasza rodzina jest taka pro. Ale to później, jeśli dojdziemy tam w tym let's play'u, to się przekonać. Through torture
and threats, his mother and sister remained silent, and their furious attackers took them both. From the nearby woods, oj, troszkę się podcina w filmikach, ale to dnia Frapsa, który bardzo obciąża komputer. A też nie ma co ukrywać, mój komputer nie jest najnowszy, więc tak się dzieje. No, to już jesteśmy w sumie przy końcu tego prologu. Ale no, jeszcze chwila została. A potem skończymy ten materiał. No. No i tak, widać tutaj cała wioska rozwalona i tak dalej, wszędzie trupy. A my musimy znaleźć nasz domek i sprawdzić, czy ktoś tam żyje. Oczywiście wiadomo, że nikogo tam nie zostaniemy, przynajmniej z rodziny. Zresztą zaraz się przekonacie. Już tu jakieś piękne zwłoki. Ojca zapewne. Z tego, co widziałem po morcie, tak? So close. We must leave. It's not safe here. They're all dead. You don't want to join them, do you? Then give me your hand. Dać czy nie dać? Oczywiście, że dać. Jesteśmy idiotami. Wypada przyjąć darmową pomoc. Teraz piękny bełcik. No dobry początek wieczora. No. My name is Mays, and I'm the head of the Guild of Heroes. You must have heard of it. You'll find nowhere safer in all of Albion, nor a better place to call your home. And if it's vengeance you want, you'll need the training only we can offer. No i to nie jest jaka gildia bohaterów, dobrych, tylko oni nie mają wpływu na to, czy ci, których wykreują, będą dobrzy czy źli, ale tak będą dobrzy. Bo naprawdę mamy pełną swobodę w rozwijaniu postaci, akurat pod tym względem. But Mays knows what he's doing. Well, follow me then. We'll be sharing this room with Whisper, one of our brightest young pupils. She's playing in the woods right now, but you'll meet her in the morning. For now, you should get some sleep. Your training starts tomorrow. Dobra, dobra. Przyjdź pierwszy. I już się obudzimy z tego, co pamiętam. A nie, nie, nie. Pomimo mi się jeszcze. You must be my roommate. Shorter than I expected. O, chcę się powiedzieć. I've been here for a month. Had the room to myself till now too, but that's all right. Oh, bardzo łaskawy. Sounded like a bad nightmare. Happened to a lot of first week. Some don't even last that long. You and Isaac, you don't get moving. The guildmaster's waiting for you. You don't want to be late on your first day. Follow me. No ile może być tych scenek, Boże. Looks like the guildmaster got tired of waiting for you. He's probably at the training ground across the river. Let's go. Dobra. To by było
Aha, to fajnie. To było w sumie tyle na dzisiaj i dziękuję Wam za oglądanie. Jak się podobało, no to nie zapomnijcie komentować, subskrybować, lajkować i tak dalej. No i w sumie tyle. No chyba tyle. To mamy jakiś mieszek, coś tam. Dobra, ja na razie idę. Siema.